ból jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym. Gdyby pacjenta zapytali, czego się najbardziej boi, to powie bólu i duszności. To są dwa bardzo istotne elementy. Pandemia COVID pokazała, że ta duszność jest czymś, czego my się jeszcze bardziej obawiamy, niż do tej pory się wydawało. I teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład panią zaczyna boleć ząb o godzinie 17 w sobotę. Z dentystą jest trudny kontakt, nie ma pani, że tak powiem, bardzo często środków na to, żeby pójść prywatnie. Z dostępnością na NFZ jest bardzo różnie. W związku z tym co, do poniedziałku ma pani cierpieć z powodu bólu? Trzeba mieć możliwość kupienia leku, który ulży, oczywiście nie wyleczy, natomiast ulży. Tylko problemem jest to, że każdy system regulacji dostępności leków zakłada, że mamy do czynienia ze świadomym pacjentem. Co to oznacza? Czyli takim pacjentem, który nie robi niczego na własną rękę w taki sposób, aby móc sobie zaszkodzić, tak? Czyli aby doszło do sytuacji, której to ryzyko zaszkodzenia przewyższa konkretne, jakby ten benefit wynikający z możliwości pomocy. I to jest właśnie ten element, że my, będąc świadomymi tego, że leki dostępne bez recepty nie są do przewlekłego leczenia bólu, powinniśmy absolutnie zakończyć ich stosowanie w momencie, kiedy tak naprawdę ten ból trwa dłużej niż 1-3 dni, ponieważ to już jest sytuacja, jeżeli ten ból nie zmniejsza się, aby pójść do lekarza i sprawdzić, ponieważ ból ma bardzo różne oblicze. Blisko soli, blisko Wisły, która była szlakiem komunikacyjnym. Czyste powietrze. Czyste powietrze było z pewnością, natomiast to wcale nie znaczy, że ludzie mogli mieć czyste płuca, bo ludzie mieszkali wtedy w kurnych chatach, czyli chatach bez komina. Ten dym się wtedy snuł po chałupie. On miał za zadanie też, no, było cieplej, ale po drugie to rozmaite robactwo, które tam wszędzie w tych chałupach było, też no, nie miało za komfortowych warunków do rozwoju. Ten człowiek lodu, mumia człowieka lodu, która została znaleziona na granicy austriacko-włoskiej. Pozwoliła nam dowiedzieć się, jakie buty wtedy noszono. Tak, ale że mieli ludzie płuca wtedy też zanieczyszczone. To podobno płuca jak rasowy palacz, właśnie od tego przebywania w kurnej chacie. Fachowiec to tylko jedna z kompetencji, którą trzeba wykazywać, a oprócz tego fachowca musi funkcjonować jeszcze osoba nadzorująca daną działalność, osoba zajmująca się kwestiami formalnymi, menedżer dbający o kontakty, i to nie jest to samo. Czym innym jest osobowość fachowca, czym innym menedżera, a czym innym przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś naraz usiłuje być i przedsiębiorcą, i fachowcem, i menedżerem, to z reguły nie jest nikim.